Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny what the fuck odcinek. Co to jest? Pierwszy raz widzę ten samochód. Jest to Forza teraz po aktualizacji. Tego gnoja jeszcze nie widziałem. To jest Insurgent z GTA Online. Wow! No... Teradine Gork LAPV. Dzisiaj będziemy badać nową aktualizację DLC Alpine Stars. Jedziemy sobie do mojego centrum Horizon i sprawdzimy nowe samochody. A są tu naprawdę fajne wozy. Jest Mazda RX-7, jest Nissan Silvia. Zresztą zaraz wam coś pokażę. O, zaraz wam coś pokażę ciekawego, bo to jest ten sam Nissan Silvia, którego ja niedługo będę składał jako model plastikowy. Zaraz wszystko zobaczymy. Więc tak, wjeżdżamy. Kupiłem sobie Chevy Cobra 527. Super samochód. Znaczy, mamy tam albo 6, albo 5-litrowy motor w takim gównie. Waży 900 kg, bo tutaj sobie troszeczkę odciążyłem. Jest to potwór, ciężko go okiełznać. No ale może jakoś mi się uda. Nie wiem, na razie jestem na etapie budowania go jakby, dostosowywania. Więc co, mamy najnowsze samochody. Zobaczcie, jest to Acura NSX, BMW M4 GTS. Okej. Ja za BMW-kami tak specjalnie nie jestem, chociaż te nowe BMW-ki są naprawdę bardzo fajne. I Dodge Viper ACR, mam już jednego Vipera, ciężko go dostosować bardzo. Jednego mam Vipera też z aktualizacji tej takiej wyścigowej. Ford Falcon XR GT. Nie wiem, jakoś do mnie nie przemawia z wyglądu, ale tu mamy Mazda Savane RX-7. I mamy też Silvię KS Aero. Ja mam właśnie tą Silvię jako model. Cyk. Tak? Więc będę ją sobie składał. Pokażę wam, jak wygląda karoseria. Będę składał dla jednego z widzów. Ups, coś tam spadło. Tak wygląda sobie karoseria. No nie wiem, to tutaj niewiele będzie widać na tej kamerce. Może wezmę większą. Tak, tak wygląda karoseria. Tutaj w środku są jeszcze naklejki. Będzie super składanie, myślę. Zwłaszcza, że model nie ma bardzo dużej ilości detali, więc może pójdzie mi to fajnie. To będzie mój drugi model, jaki będę składał. Jest to zajebista zabawa. I teraz właśnie Forza zrobiła mi taką niespodziankę, że mogę sobie tym samochodem pojeździć. Wszystkie te auta, jeśli ktoś kupił Season's Pass w Forzie, to wszystkimi tymi autami może sobie śmigać za darmo. Może je sobie odebrać po prostu. Każdą paczkę można sobie też kupić osobno. Ja mam dostęp do ich wszystkich. O, Acura NSX bardzo mi się podoba. Fajny samochodzik i zaczniemy sobie od niej. Później weźmiemy sobie BMW. Zobaczymy, jak wygląda. Tutaj nie będę się skupiał jakoś specjalnie na jeździe, bo to dopiero, wiecie, zajmuje dużo czasu, zanim się zapoznasz z samochodem w Forzie. To nie jest tak, to nie jest Need for Speed. Tutaj trzeba nad samochodem spędzić trochę czasu, zanim będziesz wiedział, że o kurde, już mogę się tym samochodem ścigać na online i mogę wygrywać. Nie, to nie jest tak łatwo. No chyba, że masz wszystkie wspomagania włączone. To okej. Ale jeśli chcesz na hardcora jak ja, no to trzeba trochę czasu spędzić. To jest fajne. Okej, mamy tak, Acura NSX i zobaczymy, obejdziemy ją dookoła. Zobaczymy, jak to wygląda. Pyk. Tak. Ojej, co to za maszyna jest tutaj? Huhuhu. To chyba jakiś układ chłodzenia. Z tyłu powinien być silnik. Pur. Jest. Coś tutaj. Tak, jest. Ciekawie schowany. Nie wiem za bardzo o parametrach tego samochodu, więc tylko wam pokazuję. Ale ciekawe, że jest tu nawet miejsce na... Jest tu bagażnik. Gdzie on ma wydechy? Na dole tam coś jest. Zobaczmy w środku. Wow. Czy ja tam widziałem jakieś wyścigowe fotele? Szkoda, że tutaj nie można się tak dookoła rozejrzeć. Brakuje mi troszeczkę myszki. Posłuchajmy, jak brzmi. No dźwięk taki sobie. Nic specjalnego. Typowo Fordzowy. Tak wygląda w środku. Jeszcze zobaczę, jak te fotele. Z zewnątrz trzeba niestety zobaczyć.
No, nie są to jakieś wyścigowe, takie normalne, wyprofilowane po prostu fotele. Zobaczymy, może właśnie któryś z tych nowych samochodów, myślę, że na 90% któryś z tych nowych samochodów ma poszerzanie. O nie, to nie to. Warsztat, ulepszenia. Zobaczymy sobie jeszcze tylko modyfikacje karoserii, czy są jakieś. Podejrzewam, że nic specjalnego. Dokładka i spoiler jakiś. No i w zasadzie tyle. Ok. I jedziemy dalej z kolejnym samochodem z DLC. A, czy chcecie, żebym się przejechał tym autem trochę? No dobra, zrobimy jakąś tam rundkę. Zobaczymy, jak to śmiga. Co? Na 4 koła? Na 4 baty napęd. Poważnie? Nawet nie sprawdzałem specyfikacji. Na 4. Ładnie. Podejrzewam, że będzie sporo tych samochodów na Multiku, dlatego że jest bardzo wielu fanów poprzedniej NSX, tak? Honda NSX, czy Acura NSX, bo Acura jest na rynek amerykański, a Honda jest na... Widzę, że tutaj mamy skrzynię automatyczną normalnie, ale ponieważ ja w Fordzie mam skrzynię ręczną, no to mam więcej tych biegów, bo bardzo dużo biegów mamy tu. 9 biegów! 9 biegów mamy w tym samochodzie, moi drodzy. To jest bardzo dużo. Pewnie są... tak, o Jezus Maria. Także jest tu automat. Normalnie. Powiem wam, że to niekiedy jest kłopotliwe, jak się jedzie na skrzyni ręcznej i ma się tak dużo biegów, bo nieraz ciężko jest dostosować tą skrzynię, znaczy odpowiedni bieg, no nie, do warunków na drodze. Nieraz na przykład mam piątkę, a mogę też rzucić szóstkę, a mogę też jechać czwórką. Takie to jest... Nie wiem, mi to nie pasuje, ja wolę jednak, jak te biegi są dłuższe i można sobie... Wbijasz czwórkę, jedziesz czwórką, wiesz, że czwórka jest od takiego zakresu prędkości do takiego i tyle. A tutaj masz od iluś tam... A, szkoda gadać. Dobra. Zajmujemy się kolejnym samochodem z DLC. Będzie to BMW. BMW M4 GTS. Widzimy, że już w klasie S1. Chyba napęd na tył. Napęd na tył. BMW-ki przeważnie mają napęd na tył. Bardzo podoba mi się z wyglądu ta BMW-ka. Ładnie wygląda. Tył mi się podoba. Bardzo fajnie. Nie jestem ogólnie fanem BMW, ale te nowe są bardzo, bardzo ładnie zrobione. No i unikalne, tak? No, większość, znaczy dużo jest takich samochodów, które się powtarzają. Może nie wśród sportowych, ale z takich dla normalnych użytkowników, typu jak kompakty, nudne, czy inne samochody, no nie? No jednak ci sportowce to są zawsze sportowce. Dobra, tak to wygląda. Fajne są te felgi, podobają mi się. Zobaczmy, co my tu mamy pod machą. O Jezus, konkretny pakiet. Okej, okay. No klasa S1, więc to musi jeździć. Tak, widzimy, że z tyłu mamy kratę bezpieczeństwa. Fotele, widać, że już też kubełkowe. Ale coś tam z wyposażenia jeszcze było w środku. Bagażnik. Zobaczmy w środku, jak to wygląda. Tak, jeszcze wyposażenie. Nie jest tu wszystko wywalone, no nie? Ale odciążony samochód trochę jest. Jest jakiś tam komputerek, zegary analogowe. To jak na samochód z tych nowoczesnych czasów, zegary analogowe to rzadkość. Teraz są już wszystkie te elektroniczne, LEDowe. Okej, okay. Zobaczmy, co mamy tu za ulepszenia karoserii. No bo przecież każdy może sobie tam później zmienić ulepszenia osiągów na jakieś inne. Możemy wymienić tylko spoiler, a właściwie usunąć ten, który już jest. Nawet nie możemy tu dodać z przodu, zobaczcie, ospoilerowania żadnego. Tak jakby to z przodu spoilerowanie musiało nam wystarczyć do końca świata. No dobrze, a jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Pewnie da się zrobić konwersję na jakiś V10, V8. Tak? No i napęd na 4 koła. Ale to ty tam... To BMW jest. Musi zamiatać, no. Wow, ej, naprawdę fajnie wygląda to auto. Podoba mi się.
Mamy tu klasę S1, S1. W sumie fajny samochód do ścigania się, ciekawe jakby na onnej sobie poradził. Bardzo ładnie wystartował, podobało mi się, szybko go opanowałem. Zobaczymy jak 90 stopni zakręt pokona. Wow, tutaj trochę źle podszedłem. Wyjście trochę ciężkie, ale to da się naprawić. Widzę, że naprawdę bardzo fajnie. Ładnie brzmi ten samochód. Podoba mi się. Szkoda, że takie nic na tym monitorze nie jest wyświetlane, no nie? Takie to trochę ubogie. Zdecydowanie powinno się coś tam pojawiać. Nie wiem, jakaś mapka chociaż, cokolwiek. Chociaż z drugiej strony może jakby ta mapka miała być taka statyczna, sztuczna jak w tanich grach, to już lepiej jak to wyłączą, no nie? Przecież monitory też można wyłączać. Tu już się robi ciekawiej, bo mamy klasę S2, Dodge Viper ACR. Badajmy gnoja. Chyba jakiegoś ACR-a ja już tam widziałem, tylko że starszego, zdaje się. Jest w Forzie ACR, ale starszy. To niewiarygodne. Zobaczcie, ile już malowań jest zrobione na ten samochód. Alpine Stars coś zrobił malowanie. No takie sobie to malowanie, ale jest, tak? Już aktualizacja jest w tym momencie od 3 dni, jak ja to nagrywam. A już tyle malowań. Także widzicie, dużo osób naprawdę gra w Forze i kupuje te dodatki. Bo to jest gra, w którą naprawdę można się fajnie bawić. Podoba mi się chyba czerwony w czarne pasy. Okej. Teraz sobie obejrzymy, co tam w środku ma. ACR to powinna być taka ulepszona wersja Vipera, odciążona. Tak mi się kojarzy, że coś tam było w tym samochodzie bardziej dopracowane. Bardziej taki... Słyszałem fajne określenie ostatnio. Zamiast uturbiony to uku. Kumacie, nie? Nie chcę dokończyć, bo... A, to nieważne. Nie chcę dokończyć, bo później zostanę zjechany za to, że brzydkie słowa używam. Wow. Wielki gnój pod maską. Zobaczymy co w środku. Wow, fajnie to wygląda. Jak się wsiada do takiego samochodu, to jak do statku kosmicznego już, nie? Patrzcie jak to eks... Ja cię nie mogę. No dobra, zobaczmy w środku. Cyk. Pięknie. Skrzynia manualna, zobaczcie. Jest drążek, zmiany, biegów. Start na guzik, przycisk. Bo nie ma wycieraczek. No, pod nogi. Może w tych sportowych samochodach supersportowych nie ma wycieraczek, ja nie wiem. I oczywiście wydechy, jak to w Viperach, mamy po boku. Co bardzo mi się podoba. Ulepszenia. A, i zobaczymy też, czy jakieś modyfikacje karoserii są. No i tutaj też tylko spoiler, tak samo jak w przypadku BMW-ki. Ten standardowy jest ogromny, kurde, ja nie zwróciłem na to uwagi. Ale zobaczcie, jaka to jest wielka łycha. Ja cię pierdziu, masakry. Kto to takie coś tutaj założył? No i Viper ACR. Teraz tak, lecimy z następnym. A, miałem się nim przejechać, dobra, jedziemy. Nie, boję się, bo te Vipery, one są trudne w prowadzeniu, bardzo trudne. Zwłaszcza jeśli się chce tym wystartować. A, na pełnym gazie wystartowałem i powiem wam, że całkiem ciekawie. Spróbujmy inaczej. Popuściłem gazu i próbowałem tak wystartować w miarę w porządku. To i tak dopiero w wyścigach wychodzi, jak samochód się spisuje. O, przy wyjściu z zakrętu jest tak, jak się depnie pełny gaz. Nie jest tak źle, może się okazać, że to bardzo fajny samochód będzie. I mamy tu 6 biegów, czyli bardzo fajnie. Myślę, że można by było się tym autem pobawić później. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Viperów, szczerze mówiąc. Wolę jak już to Mercedesy albo Nissany. Dodge Vipery są... Takie, znaczy mam jednego, takiego starszego, już w garażu sobie kupiłem, ale tak jakoś mnie nie kręci. Nie ma w nim nic takiego dla mnie
No niby jest ta ogromna maska, które uwielbiam, tak, w samochodach, bo jest to, to jest kuźwa, no nie jest maska, to jest lotnisko dla samolotów, albo dla śmigłowca, nie wiem dlaczego, dla kogo tam. To jest ogromne, kurde. Jest to obok chyba Mercedesa SLR albo Stirling Mossa największa maska. No i mamy Forda Falcona XR GT. Zobaczmy, ten samochód, nawet nie wiem czy nim się przejadę, bo nie wiem czy jest... Co? A, już myślałem, że klasa S2, to mi się ten Dodge pojawił. Boże, dobra, bierzemy to. Tutaj będzie klasa D, która tu klasa jest? Nawet nie spojrzałem. Jest to fajny samochód, znaczy fajny, no taki... Czterodrzwiowy, taki... No nie wiem, może ma fajną historię. No jest to oczywiście klasyk, więc należy mu się szacunek. Ale czy ja bym chciał mieć taki samochód w rzeczywistości? Raczej nie pasuje do mnie. Do mnie na pewno nie pasuje. Zobaczmy co mam pod V6. Wygląda jak V6, ale to jest V8. Spojrzałem tam na dół. To jest V8. Możemy sobie tu z tyłu drzwi otworzyć. A możemy do tyłu wsiąść? Nie, nie możemy. A nie możemy, możemy. O, fajnie. To możemy się tak ten... Możemy... O, popsuta kierownica, to niedobrze. Hihi. Jakie fotele bez zagłówków. Ktoś się z tyłu uderza i ci głowę urywa. Daj spokój. Cyk. Tak mamy tu, mamy... Fajnie wygląda, odciążony jest dosyć, bo zobaczcie, nie ma żadnej zabudowy nawet na tą rurę do wlewu paliwa. Jak ktoś przywali jakąś skrzynką na jabłka w tą rurę, to kuźwa nie zatankujesz. O kurde. No dobra, zobaczmy w środku. Tak wygląda. Czyli klasyk. Skrzynia manualna. Pyk. Bardzo fajna kierownica. Okej. Okay. Przejedźmy się tym gnojem. A, najpierw jeszcze sprawdzimy opcje tuningowe. Czy coś tutaj jest? Wątpię. Ulepszenia. Znaczy z wyglądu, nie? Wiadomo, że tu można jakąś konwersję zrobić. Silnik V12. Napęd na 4 koła. Ale po co nam to? Pyk. Taki języczek możemy mu dodać i pewnie jakiś spoiler. No, nawet nie najgorszy. Nawet nie najgorszy. Przypomina mi jakiś samochód z tyłu. Ford Lotus Cortina. Kojarzycie? Taką podobną dupę ma. Wow, ej. To jest wielka bryka. Tak, zobaczcie, to jest duże. O. Chyba mi się zaczął podobać. Fajnie brzmi. Fajnie wygląda z tyłu. Nie? Jakby przemalować na jakiś czarny kolor, to taka gangsta trochę, lata 70. No. Ciekawe jakby obniżony wyglądał. Ale to już myślę, że wy sobie sprawdzicie. Co do tam parametrów jezdnych, to w tej klasie to nie ma nawet co sprawdzać. Można driftować. No mamy tu pewnie duży moment obrotowy. Skoro do takiego gnoja mamy wsadzonego... Ośmiorzędowy. Dobra, nieważne. Chodźmy do salonu i zobaczmy następny samochód. Bo ja już będę tutaj wymieniał parametry samochodu z ośmiorzędowym silnikiem. O kurde. No i mamy Mazda RX-7. Wiecie co? Jak dla tego samochodu nie będzie bodykitu, to ja nie wiem. No musi coś być dla tego auta, no. To jest prawdziwy tunier. Tunier. O, podoba mi się ten niebieski. Ale dam ten. Okej. Musi tu coś być, musi być jakieś ulepszenie, nie wiem, poszerzenie, obniżenie, cokolwiek. No musi być, no nie ma opcji, że nie, to jest kultowe auto. Z tyłu tak troszeczkę przypomina Toyota Corolla, no nie? Ale to nie jest Toyota Corolla. Też JDM, ale nie Toyota Corolla. Bardzo fajny samochód. Podoba mi się. Zobaczmy, co my tu mamy pod machą. What the fuck? What the fuck? Huh? Ładnie. Moment, czy tutaj mamy właśnie ten Wankla, też silnik? Wiecie co, ja nie kojarzę. Mamy otwierane do góry światełka. O, shit! Możemy poszerzyć. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to wygląda.
Tak wygląda mniej więcej wnętrze. Czy możemy otworzyć z tyłu bagażnik? Możemy. Wow, te klasyki. Jej. Super. Popsuta kierownica z prawej strony. Okej. No to zobaczmy, jak się da go poszerzyć. Uwaga. Gotowi? Pyk. Joki kurde. To jest motorówka. Ale fajny spoiler. Ekstra wygląd. Zajebisty jest. Wow. S1. Powaga. 100 tysięcy. Czemu ją tak mało kre... A, bo kupiłem Cobra ostatnio. Kupiłem Cobra, ona gdzieś te 2 miliony kosztowała. Tyle co jakaś tam Ferrarka wypasiona. Szebli korba. Ja pierdziele. Czemu takie to drogie jest? Nie wiem. Ale mamy Mazda LX7 z zajebistym bodykitem. Tak coś czułem, że do tej Mazdy będzie jakiś bodykit. No bo ona tak zabiednie wyglądała jak na Forze, no nie? Z wierzchu. Wow. O kurde. Ten dźwięk mnie po prostu... Tak nie brzmi ten silnik Wankla, no tak on nie brzmi. ale jednak tak brzmi w tej grze, no to trudno. Musimy z tym bilać jakoś. No jest to klasa S1, więc już szybko. Myślę, no mam nadzieję, że będzie można zrobić... Nie, no myślę, że na pewno da się ten zrobić samochód na wyścigi. A nie tylko do driftu. Chociaż już widzę, że... Ma dużo, dużo mocy. I driftować też by nim podriftował. Ale ja bym wolał do wyścigu takie auto mieć. Bardzo fajnie wygląda, opływowe. I w ogóle jeszcze obniżyć. My możemy pewnie jakoś tu obniżyć jeszcze. Dodatkowo ustawienia, resory. A nie, już jest to maksa obniżone. Pewnie najlepsze tam zawieszenie jest zainstalowane, więc bardziej obniżyć się nie da, ale i tak wygląda kozacko. Mazda LX7. Mazda Savana. Super. No dobra, to mamy. Teraz do salonu. Sprawdzamy kolejne auto. No i kolejnym autem jest... Ma... Nissan Silvia KS Aero. Woo! I tego jeszcze dziada musimy sprawdzić. Rajdówka. Wiem, że on ma jakiś taki pakiet rajdowy, bo widziałem na zwiastunie. Ale Silvia to jest ciekawa akcja. Zwłaszcza fajnie, że ją dodali, bo ja będę robił teraz ten model, no nie? I w sumie nie wiem co, no po prostu będę widział, jak wygląda w środku. Zamówiłem sobie do niej już farby i ja będę sobie to wnętrze robił, fotele będę robił sobie na jakiś jasny kolor. Jasny taki beżowy, coś takiego. A deskę rozdzielczą dam w jakimś może szarym macie czy coś takiego. Mam, w sumie nie mam szarego koloru, ale jakoś tam wymieszam z białym i będzie. Będzie taki szary macik fajny. Aerografem się zrobi, cyk. No już nie mogę się doczekać. No ale na razie nagrywamy Forzę. Okej, okay. What the fuck? Co my tu mamy? Tu, silnik. Okej, okay. To chyba rzędowy jest, no nie? Czy nie? Poprawcie mnie w komentarzach. Możecie, o właśnie, zawsze ja tak proszę moich widzów, jeśli jesteś nową osobą, to nie wiesz tego, ale moi widzowie często piszą mi w komentarzach parametry danych samochodów. Czyli tam silnik, też możemy gnoja poszerzyć, oh shit. Piszą różne parametry samochodów, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, z czym to się je, jak to działa, co tam w środku ma. Ja tak tylko pokazuję, jak to w Fordzie wygląda, ale wiesz, zawsze możesz coś dodać od siebie. Pyk. Ło, co? Nie, no, co? Poważnie, przecież to nie, co oni zrobili z tym samochodem? What the fuck? Zrobili z niego Dodge'a Challengera? No nie, czemu? Przecież on, to ma taki piękny przód. Czemu zrobili z niego Dodge'a Challengera, no? Nie wierzę w to, no po prostu nie wierzę. Czy wy też to widzicie? Czemu zrobić? Nie mogę tego przeżyć. Poważnie. Nie mogę na to patrzeć. Dlaczego Dodge Challenger?
Dlaczego zrobili z tego samochodu muscle cara? Zobaczmy, ja tak jestem ciekawy jednej rzeczy. Czy ja teraz mogę otworzyć maskę w tym samochodzie? Nie, już nie mogę, już jest przyspawana na stałe. Możemy dalej otworzyć drzwi. Nie możemy tyłu otworzyć, wtedy też nie mogę. Nie, no nie. Nie. Popsuli nam samochód, no. Co ja wam mam dużo mówić? Jak mogli tak zrobić? Czemu zrobili Dodge'a Challengera z cholernego japońskiego samochodu? Przynajmniej nie brzmi teraz jak jakiś wyżyłowany mikser, jak w przypadku Mazda RX-7. No i co, zgadnijcie, do czego jest ten samochód? No jak mamy poszerzone bodyki, to już musimy się nim ścigać na driftach. Znaczy ścigać, no driftować po prostu. Nie no, nie wiem, może uda się go zrobić jakoś inaczej. Widziałem, że tam ludzie coś jeździli tymi samochodami, ale to ciężko jest go tak dostosować. Znaczy bodyki się zainstaluje, może da się mniej mocy, lepszą przyczepność, coś tam się pokombinuje, no. Ale kurde, czemu? Czemu Dodge Challenge... Charger? Challenger chyba. Charger chyba nie. Masakra. Nie, nie mogę na to patrzeć. Idziemy do następnego samochodu. Ostatnim wozem jest ten Talbot Sunbeam Lotus. Sunbeam. Lotus. 78 rocznik. To chyba jakaś rajdówka była, czy coś. Pewnie da się tu bodykit zainstalować, bo widziałem, że tam jakieś dodatkowe światła, coś. Albo bodykit, albo będzie miał dużo opcji takich tuningowych związanych z wyglądem. Zaraz zobaczymy. Podejrzewam, że też mogą być te opcje, bo często, znaczy samochody też mają tutaj w Forzie takie modyfikacje progów, tam tylnej klapy, albo te przedniego zderzaka, tak? Więc tutaj mamy pyk. Co to jest? Cholera wie. Wnętrze. Wow. Ale dziwnie poprowadzone te linie ogrzewające tylną szybę, nie? Tak jeszcze nie widziałem czegoś takiego. No i mamy oczywiście body kit. Taki rajdowy. No i wygląda całkiem spoko. Ale jak mogli popsuć tak Sylwię? No jak mogli to zrobić? Czyli możemy zrobić z tego rajdówkę. Całkiem spoko. Bardzo ładnie wygląda zresztą. Do klasy A. Brakowało mi jakiejś tam rajdówki do klasy A. Super. Będę się ścigać na wyścigach rajdówką. Brzmi sensownie, nie? Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Ulepszenia i... Czy spoiler możemy tu jakiś? No możemy, ale to taki słaby trochę. Wolałbym, żeby na tylnej klapie był. No i z przodu coś tu możemy dać? A, jeszcze możemy wymienić co nieco. Właśnie, sprawdzimy jedną rzecz. Czy te światła będą się świecić w jeździe do... Nie sprawdzimy tego. Musimy wejść w Forza Vista i włączyć światła, te przednie reflektory. Nie to. Świecą się. No to super. To nie jest jednak GTA Online, gdzie się świecą tylko niektóre światła. Zobaczmy. Ciekawe, jak to będzie jeździło po offroadzie. Ja myślę, że mamy tu już zainstalowane opony właśnie offroadowe. Więc spokojnie będzie się to jakoś tam trzymało. Boli mnie tylko ten napęd na tył. Może być problem niekiedy. Tylko, no, te opony offroadowe już bardzo dużo dają. Nawet w samochodach, które mają napęd na tył. Przeważnie sobie dają świetnie radę na offroadzie. Te opony są też dobre do jazdy po szosie. Z tym, że mamy mniejszą prędkość maksymalną. A dobre do wyścigów ogólnie. Dlatego, że wtedy nie musimy się martwić o to, że złapaliśmy pobocze i z samochodem się nie dzieją dziwne rzeczy. Oczywiście opony szosowe mają lepsze parametry i samochód wtedy lepiej przyspiesza. Ale w wyścigach online dzieją się różne rzeczy i niekiedy trzeba zjechać na pobocze i jechać szybko poboczem, no nie? A wtedy opony szosowe wysiadają. Także przetestujmy naszą rajdówkę. Wow. Ale fajnie tłumi zawieszenie, ekstra. Podoba mi się. Wcisnę gaz do końca, żeby sprawdzić trakcję. Tutaj na offroadzie to tak nie ma, o kurde, nie ma tak za bardzo znaczenia, jak my te biegi zmieniamy, byleby nie mieć za niskiego. Nie musimy mieć pełnych obrotów, bo tutaj nie ma takiej dobrej trakcji.
koła się tutaj cały czas obracają. Wow, nieadekwatnie do tego, ile my jedziemy nawet. Zwłaszcza jeśli pada jeszcze deszcz do tego. Okej. Okay. Jak sobie radzi? No widzę, że no, jest to samochód taki offroadowy, taka rajdówka, więc z pokonywaniem terenów nie powinien mieć większych problemów. Bardzo ładnie sobie radzi. Pewnie ma ustawienie zawieszenia takie bardziej miękkie, tak samo jak stabilizatory. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Także myślę, że ciekawszy samochód z tych, które tutaj mamy też. Wszystkie są ciekawe. Może oprócz Vipera. BMW też bardzo mi się spodobała. Spodobała, mimo że fanem jakimś tam BMW nie jestem, to ona wygląda bardzo, bardzo fajnie. No i tak wygląda DLC, najnowsze listopadowe w Fordzie Horizon 3. Ja wam dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejne odcinki i trzymajcie się, na razie. Pa, pa.